Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka. Moi drodzy, zaczynamy dzisiaj z grubej rury. Jest smok, jest smok, jestem tu, jestem. Zajebałem mu skarb? Proste, że tak. Ale jeszcze przed nami się tutaj przyszło zmierzyć z panem smokiem. A do tego trzeba założyć tutaj oko i nosa i przede wszystkim kilka fajnych rzeczy. Kupiłem pas strażnika, on daje. To jest chyba najlepszy pas do tej pory, bo tutaj na przykład zręczność 10, a niektóre dawały 7 przed bronią, 7 przed strzałami. Tutaj masz strzały, broń, magię i ogień. Więc jest absolutnym przekotem. Tutaj ta rzecz. Amulet Frantka. Nie, my chcemy oko i nosa. Ujujuj, ale zadyma. I teraz tak, pokupowałem specjalnie, słuchajcie, specjalnie, słuchajcie, cofnąłem się do Corinis, żeby pozakupować różne rzeczy. I dzięki temu mamy tu takie rzeczy jak przyzywanie wilka, tworzenie szkieletu, bla 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 bla, no którymi będziemy się tutaj zdecydowanie posiłkować. Kupiłem też różne paladyńskie, magiczne rzeczy typu święta strzała, która kosztowała, albo na przykład to oszkodzenie słów za 600. Niektóre spele nawet po 1000 kosztowały. Dlatego no widzicie ile mamy teraz. Pod 10? To znaczy pod 0, tak? Okej. Dobra, najpierw sobie zapiszę i porozmawiamy sobie z Mr. Smokiem. Czy jest zepsuty zapis? O, ciężko mi powiedzieć, tak na razie średnio, no nie za szybko, ale nie, chyba zepsuty jednak. Kurczę, ale to bardzo ciężko się naprawia, to raz jest zepsuty, raz nie. Nie wiem. Dobra, siema. Trudno uwierzyć, że nadal znajdują się ludzie gotowi poświęcić własne życie, byle tylko zobaczyć prawdziwego smoka. Nie przyszedłem tu z wizytą towarzyską. Uprzejmości musimy chwilowo odłożyć na bok. Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że zamierzasz rzucić mi wyzwanie. Skręcę ci kark, człowieczku. Nie tak szybko, przyjacielu. Mam ze sobą oko i nosa. Nie masz wyboru. Odpowiesz na moje pytania albo zdechniesz w męczarniach. Zatem pytaj, póki jeszcze możesz. Twoja władza nade mną wkrótce się skończy. Kim jesteś? Nazywam się Feomatar. To wszystko, czego się o mnie dowiesz. Spalę cię na popiół, gdy tylko wyrwę się spod władzy oka. Każdy smok ma miejsce, w którym przechowuje swoje skarby. To już Gdzie jest znalazłem. twój skarb? W miejscu, do którego nigdy nie dotrzesz. Postaram się o to, gdy moc oka osłabnie. Ukryłem swoje skarby wysoko na rozgrzanych skałach, gdzie nie dotrze żadna pozbawiona skrzydeł istota. Kto wam rozkazuje? Kto was tu przysłał? Naszymi czynami kieruje nasz pan i jego słowo mocy. Wkrótce nikt nie zdoła oprzeć się jego woli. Jego ramię sięga daleko poza królestwo umarłych. Duchy nocy gromadzą się wokół, oczekując jego nadejścia. Wkrótce zostaniecie pokonani, a on zapanuje nad światem. W porównaniu z nim nawet my jesteśmy nic nieznaczącym pyłem. Nasz pan nadejdzie, by wskrzesić wasze ciała z popiołów i wykorzystać je do podporządkowania sobie tego świata. Oko straciło swoją moc. Oj, Naciesz się ostatni. testujemy spelki. Co to było? O, halo. Golema robimy. Myk. Dobra, zajebiście jest. Ale ty, my mu coś damage'u nie robimy. O kurde. No dobra. To w takim razie zielonego pojęcia nie mam, co powinienem zrobić. Pierdolny jeszcze golema, demona, ale coś mi się wydaje, że tutaj będzie trzeba użyć zdecydowanie tak zwanych speli. Nie, no jak to jest? Co?
Okej, dobra. W takim razie, słuchajcie, ten smok będzie zdecydowanie trudniejszy, niżeli sobie wyobraziłem do wełbie. Co? Święta strzała? Dobra, ale on się tak... Proszę, nie regenuj się. Pach, pach, no nie, no regeneracja. Nie możesz, tak przestań już. Kurwa, że magicznie mam go pokonać. Dobrze, ten demon jest tanki strasznym. Strasznym jest gagatkiem tankim. To dobrze. Jakieś dobre spele typu... na przykład lodowa strzała, bryła lodu. To nie są dobre, to nie są dobre rzeczy. To... Ja pierwszy luper widzowy. Że ja nawet nie wiem, co używam, ty. Szybko! Nie! Pastem! Potka! Nie! Nie, 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 nie! Nie ma takiej możliwości nawet teraz. O nie! Nie, kurwa! Dlaczego? Tak blisko. Tak blisko jak ja. God damn it, widzowie, no był jeden hitek został, no. Ajajaj, dobra, kurwa, zaskoczenia będziemy, gagatka. Dobra, zaskoczenia. Kielet goblin nie mogę zrobić? Szybko. Szkoda, że te potki są tak daleko, no. To jest straszne, jak jesteś magiem, musisz być strasznie mocny. W innym wypadku jest ciężko bardzo. Dobra, demon, pyk. I teraz na dup samy, tylko dobry kącik trzeba znaleźć. O! O, sen walnę mu! Usadę spać? No nie wyglądasz, jakbyś kimał. Dobra, w takim razie to. O, zmniejszenie potwora. To i to. Lecimy. Miałem już many. Szybko mana, potka many. Ja tak tryharduję tutaj. Święta strzała. Nie mam many, potka. Pyk. Święta strzała. No kurwa! On jest nieśmiertelny. Niszczenie zła. Myk. Zadałem do tego spelka 7000. Pomniejszenie potwora. Dobra. Taktyka jest już znana. Pomniejszamy potwora. I w innym wypadku nie mamy szans. Może nawet, kiedy pomniejszymy potwora, będziemy w stanie go pokonać solo. Zobaczymy. Ale twardy gagatek. Gdzie to jest? Pomniejszenie potwora po 4. Później. Później, a nie no, mieczem nie mogę. No, przecież mu nic pewnie nie zrobię tym mieczem. Zrobimy tak. O, jakiegoś demona też przyzbijemy, golema, coś. Dobra. Myk. Dobra, tu szykuję potki. Święta strzała, myk. Łożysz! Aha. Siema. To nieźle. Nawet nie wiem, czy zużyłem mocy nosa, bo ja go popytałem te rzeczy, ale tego. Dobra, i teraz wystarczy się stąd ulotnić. Pytanie jak? Do końca. Ciężkie pytanie, bo nawet nie wiem, skąd przyszedłem, kurde. Teraz tak zamieszałem w prawo i w lewo. Dobra, smok.
Zmniejszenie potwora jest giga OP. Ja widziałem, że... Ja pamiętam, że na trolle było dobre, że zmniejszałeś se trolle i myk. Kurde, nie sądziłem, że na smoki działa. Plus, to jest jedyny spell zmniejszenia potwora, jaki znalazłem w Korinis. Może gdzieś jest więcej, ale w Korinis nie było. Tam przyszedłem ogólnie. Więc stąd też tutaj się... Słuchajcie, też ulotnimy. Nie będę ukrywać, że tego... skarba już wziąłem, ale nie będę ukrywać, słuchajcie, że... Że co? Nie wiem, co nie będę ukrywać. No idę do następnego smoka, nie? Coś czuję, że następny smok będzie równie przerąbany, ale chyba widzimy się po prostu tam, no bo nie... Po co mam w sumie biec na odcinku? Dobra, widzowie, jesteśmy blisko i mam nadzieję, że to jest tu, gdzie ja teraz w tym momencie jestem. Bo jeżeli tutaj nie jest, znaczy, że jest to, raczej jestem pewny. Bardziej bym się obawiał, że tego, że nie mam w sumie tego naładowanego Okainosa. I sobie nie pogadamy z panem smokiem. Tego bym się w sumie najbardziej obawiał. Wygląda na to, że faktycznie jest tu. Tutaj jest jakaś ścieżka i po tej ścieżce mam się udać. Mamy tutaj najważniejszy zwiastun tego, że są to smoki, czyli jaszczuroczłeki. O coś kurwa. Ślepy zaułek. Ty, ale skamaz. O coś kurde, zostaw. No. Nie jest dobrze, widzowie. Po lewo jest smok. To tam? Kurde, wygląda jak tam, co? Oj. A, pode mną była woda. Było skakać. Ale jeszcze sobie na mapce. W sumie to dobry zapis jest, bo tu mnie nie atakują. No ciężko mi powiedzieć w sumie. Po lewo przy wieży zaraz. Czyli tu i w sumie w lewo. Daj mi dupność potem, mordo. Gdzieś tutaj to powinno być, co? Chyba tak. Chyba tędy jednak, widzowie. Wygląda na to, że tutaj na szczycie będzie ten chyba ten smog. Jestem ciekaw, czy ktoś jest takim świrem, że zamiast po prostu wpierdalać się jak ja, to zabijał po kolei te jaszczuroczłeki. Pewnie jakby to robił, to już ma 4 poziomy do przodu i jest gigakoksem. 7 razy większym ode mnie. Szybki ten golem w sumie. Zostaw. Boże, skórka. Czy to tu? Mam taką... nadzieję! A mogę zobaczyć nieżywy na mapę? Nie. Kurde, czy to tu? No to jest jakaś wieża na mapy. Patrzcie, jak sobie klikniemy na mapę. Sobie klikniemy, widzowie, na mapę. To na samym dole jest wieża. I tam mam zaznaczony X. Widzicie, tam smog jest. Tylko czy my idziemy w ogóle w dobrym kierunku? Czy to jest dobry kierunek? Nie wiem, ale wiem, że muszę unikać, kurczę, ciosów i będzie chyba git. Tylko muszę bardziej ostrożnie tutaj podejść do tematu. I będzie w porządku. Wydaje mi się, że widzę tego gagatka tam na górze, ale z taki pewny bym nie był. W sumie nie jestem. Ale wydaje mi się, że widzę. Dobra. Zajbi się, mam full hapsów. Oj. Pamiętam, że golem chyba jak cię uderza, to lecisz 7 metrów, nie? Pamiętam jak było... powiem wam, że in general, powiem wam szczerze, że Gothic 1 był Gothic, słuchajcie, 1 był zdecydowanie łatwiejszą gierką. Bez kitu. Gothic 1 przy Gothicu 2 to jest, kurde, bułka z masłem. Naprawdę, Gothic 2 jest strasznie ciężką grą, przynajmniej osobiście dla mnie. I no nie wyobrażam sobie praktycznie przechodzić tą grę. No nie wiem, no jestem na takiej kurwa granicy,
że często czasem potrafię, wiecie, pół godziny coś robić. Ale dostałem kursy Luja od gusacza. Widzicie, czasem nawet wejść gdzieś musimy, słuchajcie, przez 15 minut. To jest, umówmy się, granica. Oj, nie wiem, czy to się uda. Cheat. Będzie po prostu, bez potki. God damn! A nie, to się mówi god damn. Bardziej jak zobaczysz na przykład, wiesz, coś niesamowitego, to mówisz god damn! Tak to bardziej god damn it. Coś takiego. Dobra. Ja nigdy nie sądziłem, że będę się wypowiadać, jak trzeba coś mówić w języku angielskim, ale proszę. Widzę, co to tam za hieny. Zostawcie mnie! Zwój, no widzę, kurwa, zostaw mnie. No czemu mi? Dobra, nie trafił sierpowego, nie trafił sierpowego. Roger, Roger. Dobra, już tam leciał, kurde. Ale mi Dickens, on boli. Ajajaj. Dawaj, dawaj. Nie, o, tak. Nie, tak. Drabina, drabina. I need a, kurwa, drabina, rozumiesz? W lewo. Ale ty se będziemy teraz biegać. Prawo. Oj, błąd. 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 Ślepy zaułek. Ślepy zaułek. Ślepy zaułek. Przestań. Tutaj. Ja się nie cofłem właśnie? Kurwa, cofłem się. W lewo. Dobra, przynajmniej mnie już nie gonią. Przynajmniej golem mnie nie goni. Prosto. Zostaw. A kurwa, zostaw! Tutaj! Tu na pewno, tu... Halo! A! Co tu się kurwa dzieje? Lew, prawo! Dobra. Ale przypał. Wiecie, co by było najlepiej? Skastować kurwa tego. Jakiegoś potwora, demona, czy coś w tym stylu. I wtedy jak se skastujesz potwora, demona, coś w tym stylu, to on by wszystkich wytłukł i jest miodzio. To jest dobry plan. Tylko najpierw by trzeba było się delikatnie ich pozbyć, żeby cię już nie gonili, nie? Bo oni mnie mają na 3 hity. Tak będzie giga miodzio, jak się ich pozbędę, nie? To będzie ciężko, więc może od początku i... Od początku i walisz tego, nie? Oj, 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 widzowie, nie wiem, czy ja sobie... Nie, no chyba przechodzę to, kurczę, poza odcinkiem, bo to... To chyba nie ma sensu. Jeszcze jest jeden plan, słuchajcie, jeden plan. The last. Ale przecież nie mogę tu, bo mnie goni golem, kurwa. Zostaw mnie. Ostatni, ostatnia próba. Uciekam w lewo, spadam na dół, bierę potkę, kastuję tego. Kastuję potwora. Myk. Dobra, nie da się tak. Dobra, no będę musiał coś wykombinować, widzowie, widzimy się za chwilę po prostu, jak już tam dotrę. Dobra, widzowie, znalazłem rozwiązanie, no. Prawda jest niestety taka, smutna jest dość prawda, ale jest taka, słuchajcie, że bez, no nie da się nie skastować demona i tu przejść. No ja nie ma szans takiej, tylko gdzieś mnie demon zawiódł, bo coś go nie widzę. Ale mam katar. Panie demon, co z tobą dzieje? Gdzie jest mój demon? Halo! Nie no kurwa, no gdzie jest mój demon? No chodź, no nie wierzę! No co ty robisz? Jesteś takim gigakoksem, ale takim giga przygłupem, no chodź tu przecież no. Nie, no proszę, chodź. Proszę, nie, proszę, tutaj, tędy, błagam cię, panie... Nie no, kurwa. Dobra, widzowie, okazało się, że w ogóle na dół nie trzeba iść, tylko tutaj mam być. A, muszę jeszcze coś zrobić.
No, więc wydaje mi się, że po prostu tędy mam iść. A nie na dół. Kurczę, ale się czuję chory. Katar. Nie, dobrze. Wczoraj byłem na zimnie, w krótkim rękawie. Było 13. O, kolejny poziom, ile mam? 46 punktów doświadczenia. To są punkty, które mi są potrzebne, żebym zdecydowanie, słuchajcie. No był lepszy, bo jest tragedia tutaj, no umówmy się, jest tragedia. A wczoraj, a propos, to było z 13 stopni, sobie siedziałem chyba przez 10 minut nad wodę. Nie wiem, czy to od tego, możliwe, że tak. Ja jestem, wiecie, to jest trochę tak, że... No jest to debilne siedzenie, tak? Takie na dworze, umówmy się. Jest to kurczę głupie, tak? Ale też umówmy się, że czasem jest po prostu warto, wiesz, zahardzić sobie organizm, nie? Warto jest, nawet jeżeli coś jest trującego na przykład, nie? Warto jest raz na jakiś czas, słuchajcie, zjeść taką trującą rzecz, żeby właśnie się, słuchajcie, zahardować, nie? True story, nie zmyślam. Dobra, tu bym, czy to ja chcę, no nie chcę. Czyli chętnie bym podniósł ten zwój, ale widzę, że bardzo, no nie, no bo nie mówię, że oni tu nie idą na szczęście, dobra. Harpie akurat są łatwe, lasy to po 400 expo za harpie. Teraz tak, dół, góra, nie wiem, ale wiem, że jesteś, jejciu, jak ja będę przecież stąd wracał, to się popłaczę. Czy można też do zamku fast teleport? I z zamku do kolejnego smoka. Tych smoków mam zaznaczonych na mapie 4, ale z tego co wiem, smoków ogólnie jest 6. Nie wiem, gdzie mi się moje na inne smoki podziały, ale powinienem mieć je zaznaczone. Nie, aktualnie mam, nie mam. Dobra, Siemalski. To jest jakiś smok górski, czy co, chyba, nie? Tak wygląda jak smok górski. No tak, przed każdym smokiem warto przygotować się do bitwy, do walki. I zobaczymy, co tu będzie kastowane. No niestety demona już nie mam, bo złożyłem go trochę jak debil, przyznam szczerze, bo myślałem, że trzeba tam wejść. Przemiana w ognistego jaszczura. To kurde, brzmi nawet nieźle. A najpierw bym tak. Najpierw bym golema walnął, bo najtwardszy. Potem to. Później to. I na końcu. Na końcu przemiana w golema, znaczy w jaszczura. Jest miodzie, jeszcze raz saveik. Chyba są zepsute, coś tak wolno idzie ten saveik. Chociaż mam wrażenie, że zdecydowanie szybciej niż zazwyczaj. Dobra, kurwa, łyk wody i lecimy rozpierdolić frajera. Słuchaj. Jeszcze jeden zadufany w sobie karzeł, który ośmielił się wspiąć na moją skałę. Ach, ludzie, tacy waleczni i tacy On mówi po wątpli. smokijsku i ja po Czy prostu to rozumiem przez prawdziwe? oko? Czy on Widzę mówi, twoje czy on te smoki wnętrzności, mówią ogólnie, in general, szczerunku. jak w Hobicie? Nie tak szybko. Mam tu oko i nosa. Odpowiesz mi najpierw na moje pytania. Pytaj więc. Siema, ja z pytaniem. Kim Who are jesteś? you? Nazywam się My Pedrakan. name is Jak cię Pedrakan. dopadnę, If obedrę I'm gonna szybciej te get you, skóry. I'm gonna kick your ass. Nie wiem, jak to się tłumaczyć. Który z was smoków jest Który z was smoków jest najpotężniejszy? Jest taki najpotężniejszy? jeden gagatek. Czerpiemy naszą moc z żywiołów waszego świata. Ich hierarchia jest bardzo prosta. Miękka ziemia obdarza życiem wszystkie istoty pod słońcem, ale otworzy się i pochłonie cię, jeśli zbliżysz się do niej za bardzo. Skała, która prędzej pęknie niż się mu podda, wznosi się dumnie ku niebu,
by pogrzebać pod sobą nieostrożnych. A mimo to jest przecież najlepszą ochroną przed falą przypływu. Iskra życia płonie w huczącym ogniu tego świata. A przecież ogień spala całe życie, pozostawiając... Jakim jeszcze smog został? A, lodowy. A powinien być jeszcze wodny. Wiem, słuchajcie, że też jest... Nie tylko są smogi żywiołu. Ale tylko w wodzie, która stała się twarda jak skała. Wszystko stanie się słupem soli, na którym życie jest niemożliwe. Wiem, że smog, słuchajcie, to jest taki drzew. Smog, słuchajcie, zmarłych. To jest jakiś zmarły smog, słuchajcie. To jest zombie smog, kumasz to? No to się wtedy się na pewno zesram. I go nie pokonam. Będzie normalnie 3 godziny walczone. Jest wszechpotężny i niemal niezwyciężony. Gdybyś okazał się wystarczająco głupi, by stawić mu czoła, czeka cię długa, powolna śmierć w okrutnych męczarniach. Nie pierwszy raz słyszę coś takiego. Niemal niezwyciężony, a więc można go pokonać. Mów więc, co muszę uczynić? Aby stawić mu czoła, musisz posiadać rzeczy, których on nigdy nie pozwoli ci zdobyć. Co dokładnie? Musisz posiąść najwspanialszą zbroję, jaką widział ten świat, i założyć ją do ostatniego starcia. Potrzebujesz miecza, pobłogosławionego przez twojego Boga. Ale najtrudniejszym do spełnienia warunkiem jest znalezienie 5 towarzyszy gotowych pójść za tobą na pewną śmierć. Dopiero wtedy możesz stawić czoła mojemu panu. O kurde, to będzie się z bogami bili praktycznie. Dość gadania. Oko straci. Dobra, myk. Robimy tak. Szkielet, myk. Mam nadzieję, że one się... Łożysz, kurwa, nie taki był plan przecież. Dobra, zepsułem, chuj. Chodź tu. Ty, jak się pokonać? Z tych hitów nie dostajesz. Nie, no nie. Ty widzicie, ile ja mu zabieram? Bo nie wierzę. A gdzie są moje golemy? Ja pierdolę, zbugowana gra jest, no. Dobra, jeszcze raz czytam. Ale najgorsze, że mam ten wczytaj po przed walką, więc trochę to nieuczciwe, bo za friko będę mógł chłopa nadupcać i będę miał jego tego. Nie bijcie się, kurwa. Oj. No atakuj! A tak, kurwa, rozumiesz? Flanką. Szkielet goblin, zajebiście. Szkielet, no iść goblin, bij się przecież, no. Oba jesteście szkieletami, dalej. Tam pod 7, przytrwanie wilka, no dobra. Pędzenie zła i myk. Dobra, magia zajebiście działa. Chyba nie trafią w chłopa. O, już nie mam magicznych speli? O. No nie mam za bardzo. Pięta strzała. Nie wiem, jakiś to. 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 To... Dobra, nie mam za dużo wyboru, co? Niszczenie zła, chodź tu! I myk! Kurwa, przecież ja tego nie klikłem. No czemu mnie napierdalasz, szkielet? Nie no, co? Ty zdradziecka fujaro. Nie no, nie wytrzymie, szkielet mnie roz... Oj, widzowie. No dobra. Pokaż. Święta strzała. Myk, 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 myk. Zupełnie nic mu nie robię. W sensie dosłownie nic. Gejzer?
Gejzer? Święta strzała? Gejzer? Ty, nic mu nie robię. Strach? Dobra. Rozjebię cię mieczem w takim razie. Okej, okay, nie rozjebię cię mieczem, dobra. Jakieś pomysły? Bo ja brak. Mi chyba pomysł podsunie internet, bo zielonego pojęcia nie mam, jak go pokonać, ty, halo. Co się dzieje? Dobra widzowie, wiem, że nie takiego finału się spodziewaliście, ale prawda jest taka, że spójrzmy prawdzie w oczy. Nie mam kurwa najmniejszych szans z jebanym jaszczurą człowiekiem, a co dopiero z chłopem, co potrafi wszystko strzelać ogniem, jest twardy i zadaję mu zero damage'u, w sensie ja mu zrobię nic praktycznie widzowie, więc no niestety, ale prawda jest taka, że muszę udać się, słuchajcie, do miasta zwanego Korinis. Słuchajcie, i w mieście zwanym Korinis, no muszę podszkolić się tutaj w różnych rzeczach, nie wiem, popatrzeć jeszcze, gdzie można pokupować różne zwoje, iść do Magów Ognia, tam jeszcze może znaleźć jakieś ciekawe zwoje, bo prawda jest taka, że bez kodów no nie mam najmniejszych szans go pokonać. Cokolwiek bym nie zrobił, to nie ma takiej możliwości, że ja pokonam tego smoka. I szkoda, że trochę te wszystkie mikstury poszły na marne wchodząc tu. Ale prawda jest taka, że nie mam szans, słuchajcie, próbowałem wszystkiego. Przemiany, tworzeń wszystkiego, świętych strzał, bicie z miecza, bicie z łuku. Nie jest możliwe, słuchajcie, żeby to się udało. Niestety, taka jest prawda. Jestem too weak, słuchajcie. Zbyt słaby jestem, żeby to miało miejsce bytu. Muszę się cofnąć, muszę, słuchajcie, patrzcie, mam 46 punktów do nauczenia się, może wbić jeszcze poziom, czy to jest będzie jakieś 20 punktów zręczności, czy będzie 90, może kupić jakiś lepszy łuk, lepszy miecz, nie wiem, cokolwiek. No będę musiał nad tym popracować, ale no to widzimy się widzowie, słuchajcie, w następnym odcinku. Sorry, że tak dzisiaj wyszło i sorry, że dzisiaj w ogóle taki odcinek, ale tak jak mówię, że ja dopiero wstaję często i nagrywam odcinki. Mam nadzieję, że wybaczycie i pomyślałem, że się rozkręcę później, a tu taki kwas. No nic, zostawcie lajka, komentarz, suba, podnieście w linki w opisie, Instagram, Twitch, Twitter. Suba, dzwona i lajka, komentarz. Widzimy się jutro. Jeszcze raz sorry za dzisiejszy odcinek, że taki jakiś taki, nie wiem, jakiś dziwny przynajmniej dla mnie był. I miłego dnia oraz miłej nocy, moi drodzy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.